Czy naprawdę istnieje? Wielu ekspertów podejrzewa, że w najdalszych zakątkach Układu Słonecznego kryje się gigantyczna, tajemnicza planeta. Kilka lat temu amerykańscy astronomowie odkryli szereg dziwnych anomalii w pasie Kuipera, które wskazują na istnienie dużego ciała niebieskiego. A teraz polowanie na planetę dziewiątą otrzymało nowe paliwo, a duet badaczy jest pewien, że nieodkryty świat planetarny musi istnieć. Dlaczego istnienie planety dziewiątej nie zostało jeszcze potwierdzone i dlaczego tak trudno jest ją namierzyć? Skąd tak naprawdę pochodzą komety? Cóż, przez długi czas odpowiedź na to pytanie brzmiała po prostu skądś tam. W 1950 roku holenderski astronom Jan Hendrik Oort zaproponował strefę w kształcie misy na skraju Układu Słonecznego, która służy jako rezerwuar jąder komet, aby zawęzić tę raczej przybliżoną lokalizację. Ostatecznie jednak chmura Oorta była w stanie wyjaśnić jedynie orbity komet długookresowych. Aby rozszyfrować tło ich krótkookresowych odpowiedników, potrzebne było dalsze podejście, które astronom Gerard Kuiper zapewnił w następnym roku. Ostatecznie jednak minęło kolejnych 40 lat, zanim oficjalnie potwierdzono istnienie odizolowanego pasa Kuipera. Ta pierścieniowa struktura lodowych szczątków rozciąga się tuż za orbitami Neptuna i Plutona i może być domem nie tylko dla komet, mroźnych kawałków i małych planet. Od pewnego czasu podejrzewa się, że pas Kuipera skrywa coś dokładnie większego. Ogromną planetę, która krąży daleko poza orbitą Neptuna i która do tej pory skutecznie ukrywała się przed naszym ziemskim wzrokiem. Ale jak to jest w ogóle możliwe? Czy to naprawdę możliwe, że przez tysiące lat po prostu przeoczyliśmy członka naszego układu planetarnego? Cóż, w rzeczywistości tak jest. Tajemnicza planeta znajduje się gdzieś tak daleko od nas, że żaden teleskop nie był jeszcze w stanie jej uchwycić. Tak więc tam, gdzie obiekt pożądania wydaje się niewidoczny, trzeba obrać inne ścieżki, aby rozwikłać kosmiczną zagadkę. A jeżeli ktoś wie, jak na nowo napisać mapy kosmosu, to jest to amerykański astronom Michael Brown. W rzeczywistości Brown już od jakiegoś czasu poszukuje lodowych światów na obrzeżach Układu Słonecznego. Największy z nich nazwał Eris, a wraz z odkryciem planety karłowatej, Brown przyczynił się do wyrzucenia Plutona z grona planet w 2006. Ciekawostka, od tego czasu astronom występuje na X jako Pluto Killer, ale być może jego konto będzie wymagało nowej aktualizacji nazwy, wdającej się przewidzieć przyszłości. Zgodnie z relacją, obiekty, które Brown określił jako odległe obiekty oderwane, stanowiły podstawę badań, które doprowadziły zespół Rodneya Gomesa do przełomowego wniosku w 2006 roku. Zupełnie nieznana planeta może faktycznie drzemać w ekstremalnym świecie pasa Kuipera. Na polowaniu na planetę dziewiątą. Brown wziął również udział w polowaniu na planety na pełnych obrotach. W 2016 roku zabójca Plutona połączył siły ze swoim kolegą Konstantinem Batyginem, aby zbadać, na czym polegają niezwykłe orbity niektórych obiektów pasa Kuipera. I oto sześć z tych obiektów podąża po eliptycznej orbicie, która wskazuje ten sam kierunek. Mimo, że wszystkie ciała poruszają się z różnymi prędkościami, a ich orbity nie są tego samego rozmiaru, zbiorowe inklinacje orbit nie są mniej uderzające. Orbity wszystkich sześciu ciał niebieskich odbiegają o jakieś 30 stopni od płaszczyzny orbit pozostałych planet i obiektów w Układzie Słonecznym. Dla Browna od razu stało się jasne, że to po prostu nie może być zbieg okoliczności. Prawdopodobieństwo tego wyniosło 0,007%. Astronomowie początkowo sugerowali jako wyjaśnienie efekt grawitacyjny kilku ciężkich obiektów, takich jak grupa planet karłowatych. Podejście to zostało jednak natychmiast odrzucone w późniejszych obliczeniach modelowych. W końcu pas Kuipera musiałby być 100 razy masywniejszy, niż wynika to z badań. Brown i Batygin przeprowadzili dalsze symulacje i w końcu doszli do ekscytującego wniosku. Wszystkie zaobserwowane anomalie można wyjaśnić istnieniem planety o wielkości około 0,9 metra, której orbita jest przesunięta o 180 stopni w stosunku do orbit wszystkich innych planet i obiektów pasa Kuipera. I chociaż ta zaskakująca geometria orbity początkowo wprawiła naukowców w zakłopotanie, stopniowo zdali sobie sprawę, że coraz więcej obserwacji jest zgodnych z istnieniem takiej planety dziewiątej. Na przykład orbity obiektu transneptunowego Sedna i innego dużego ciała niebieskiego można również doskonale wyjaśnić obecnością nieznanej planety.
Dlaczego jeszcze nie znaleźliśmy planety dziewiątej? Obliczenia astronomów wykazały, że planeta dziewiąta waży około 10 mas Ziemi i że krąży wokół Słońca w odległości około 400 do 1500 jednostek astronomicznych. Krótkie przypomnienie, długość jednostki astronomicznej odpowiada średniej odległości między Ziemią a Słońcem, czyli około 150 milionom kilometrów. W czasie, gdy nasza błękitna planeta potrzebuje 365 dni na jednokrotne okrążenie naszej gwiazdy centralnej, planeta dziewiąta potrzebuje na to aż 20 tysięcy lat. Ze względu na swoją odległą orbitę, tajemnicze ciało niebieskie przez większość czasu znajduje się poza zasięgiem naszych zwykłych teleskopów. Do tego dochodzi fakt, że planeta dziewiąta jest najprawdopodobniej bardzo słaba. Obliczenia modelowe przeprowadzone przez zespół z Uniwersytetu w Bernie wykazały, że jej wewnętrzna jasność wynosi zaledwie 0,006. Neptun ma w tej kategorii wartość 0,01. Ale to nie wszystko. Niewielkie promieniowanie emitowane przez planetę dziewiątą może być również głównie w zakresie podczerwieni. W rezultacie jej temperatura musiałaby wynosić około 47 kelwinów lub minus 226 stopni Celsjusza, co z kolei sprawiłoby, że byłaby tylko o około 37 stopni cieplejsza niż jej kosmiczne otoczenie. Pomimo tego wszystkiego nie jest jednak wykluczone, że nieznany członek naszego macierzystego systemu może jeszcze zwrócić naszą uwagę. Jeżeli planeta znajduje się obecnie w pobliżu najbliższego punktu Słońca, mogła nawet pojawić się nierozpoznana na zdjęciach z poprzednich przeglądów nieba. Z drugiej strony, jeżeli planeta dziewiąta znajduje się bardzo daleko od Słońca, przełomowe oko byka mogło wylądować z pomocą potężnego teleskopu, takiego jak Vera C. Rubin Observatory. Jednak teleskop refleksyjny jest obecnie nadal w budowie, a jego uruchomienie planowane jest najwcześniej na marzec 2025. Ale nawet jeżeli istnienie ciała niebieskiego zostałoby potwierdzone w trakcie przyszłych misji badawczych, bylibyśmy nie tylko bogatsi o jedną planetę, ale także o kilka dużych pytań. Problem formacji. Zgodnie z konwencjonalną mądrością, duże planety powstają tam, gdzie pierwotny obłok zapewnia wystarczającą ilość materii. Nic dziwnego, w końcu rezerwuar gazu i pyłu jest tam wystarczający, aby stopniowo formować coraz większe kawałki, a ostatecznie także planety. Ale właśnie w tym miejscu sprawy stają się trudne w przypadku planety dziewiątej. Przy średniej odległości od Słońca wynoszącej 700 jednostek astronomicznych, krąży ona daleko poza strefą, w której pierwotny obłok miał wystarczającą ilość materiału dla planetarnych gigantów. To, co ciało niebieskie, które jest 10 razy cięższe od Ziemi i tylko nieznacznie mniejsze od Neptuna, robi na tak odległej i ekscentrycznej orbicie, jest bardzo trudne do wyjaśnienia za pomocą naszych obecnych modeli formowania się planet. Bardzo trudno jest również wyjaśnić fakt, że zgodnie z symulacją planeta dziewiąta musi mieć podobną strukturę do Neptuna. Zgodnie z tym mamy do czynienia z lodowym gigantem ze stałym rdzeniem, którego połowa składa się z żelaza i skał, a druga połowa z lodu wodnego. Zewnętrzna warstwa lodu jest z kolei otoczona gęstą gazową powłoką z helu i wodoru i to jest właśnie problem. W rzeczywistości planeta dziewiąta mogła zbudować tę otoczkę tylko wtedy, gdy znajdowała się w bogatym w gaz sercu pierwotnego obłoku przez wystarczająco długi czas. A jednak, jeżeli planeta dziewiąta naprawdę istnieje, to musiała się jakoś uformować. Mając to na uwadze, astronomowie rozważają obecnie trzy różne scenariusze, które mogły utorować drogę do narodzin planety. Pierwsze podejście opiera się na założeniu, że planeta uformowała się w miejscu, w którym pierwotnie miała normalną, prawie kołową orbitę w płaszczyźnie planety. Przejście pobliskiej gwiazdy doprowadziło następnie do dryfowania planety dziewiątej na jej obecną, egzotyczną orbitę. Jednak scenariusz ten zakłada również coś, co nie jest zgodne z naszymi obecnymi modelami. Pierwotny obłok Słońca musiałby być znacznie większy i trwalszy niż ogólnie się zakłada. Jednak dowody na to, że mgławica gazowa rozpadła się ponownie zaledwie 4 miliony lat po jej utworzeniu, wydają się przemawiać przeciwko tej teorii. Co więcej, planeta dziewiąta prawdopodobnie zostałaby całkowicie wyrzucona z naszego układu w wyniku swojej gwiezdnej dychotomii. Jednak drugi model również opiera się na podejściu gwiezdnym. W szczegółach rodzeństwo młodego Słońca mogło doprowadzić do tego, że obecnie jesteśmy bogatsi o jedną planetarną układankę. Zgodnie z tym modelem, gromada gwiazd, do której należała nasza młoda gwiazda gospodarz, została rozerwana przez galaktyczne siły pływowe, a gwiezdna rodzina została od siebie oddzielona.
Zanim to jednak nastąpiło, Słońce mogło ukraść planetę dziewiątą jednemu z jej rodzeństwa. Według jednej z symulacji planeta musiałaby znajdować się na bardzo szerokiej orbicie wokół skradzionej sąsiedniej gwiazdy. Jednak gdy nasza wczesna gwiazda centralna zbliżyła się w obrębie gromady gwiazd do około 150 jednostek astronomicznych, jej grawitacja złapała ciało niebieskie. W sumie jednak astronomowie oceniają prawdopodobieństwo takiej kradzieży planety na zaledwie 1%. Trzeci i ostatni scenariusz wydaje się bardziej obiecujący. Zgodnie z tą teorią, planeta dziewiąta, podobnie jak Jowisz, Saturn, Uran i Neptun, powstała w wewnętrznych regionach pierwotnego obłoku. Kilka interakcji grawitacyjnych i turbulencji później duże ciała niebieskie zostały następnie skierowane na orbity, które były znacznie bardziej oddalone. Jako najbardziej oddalony przedstawiciel, planeta dziewiąta została zepchnięta najdalej i ostatecznie katapultowana na mimośrodową orbitę. Sedno sprawy polega jednak na tym, że planeta dziewiąta zostałaby ponownie całkowicie wyrzucona poza Układ Słoneczny, chyba że zostałaby spowolniona przez gęsty gaz pierwotnego obłoku lub przejście pobliskiej gwiazdy. I rzeczywiście, odkrycie poza Układem Słonecznym pokazuje, że to całkowicie możliwe. Astronomowie namierzyli egzoplanetę, która krąży wokół Układu Podwójnego Gwiazd po podobnie ekstremalnej orbicie, jak w przypadku planety dziewiątej. Oddalony od nas o dobre 335 lat świetlnych gazowy gigant HD 106906b krąży wokół swoich dwóch gwiazd z nachyleniem od 36 do 44 stopni, zbliżając się do nich na nie więcej niż 500 jednostek astronomicznych. W rezultacie egzoplaneta ta stanowi również dowód na to, że tak egzotyczne i niezwykle odległe orbity są w rzeczywistości realne. Co więcej, w odpowiadającym układzie istnieją wyraźne oznaki, że pas komet i zewnętrzny dysk pyłowy są nierównomiernie zniekształcone. To z kolei może wskazywać, że egzoplaneta została wprowadzona na swoją orbitę dopiero później, dokładnie tak jak zakłada się w przypadku planety dziewiątej. Jednak istnienie planety dziewiątej nie zostało jeszcze potwierdzone. Galaktyczne poszukiwania trwają na pełnych obrotach, a astronomowie mają nadzieję, że nowe i potężniejsze teleskopy, takie jak James Webb, wkrótce pomogą ostatecznie rozwiązać sprawę zaginionych planet. Na szczęście sprawę zaginionego przycisku subskrypcji można rozwiązać bardzo szybko. Jest on ukryty bezpośrednio pod naszym filmem i już czeka na kliknięcie. Dołącz więc do naszej społeczności już teraz i nigdy więcej nie przegap ekscytującego filmu od nas.